Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński razem z nami w studio. Rozmawiać będziemy zupełnie na poważnie. Zacznijmy od budżetu na 2017 rok, właśnie rozpoczęty. Jakimi inwestycjami, jakimi największymi wydatkami może Rada się pochwalić? Czy to w ogóle budżet inwestycyjny, czy jakoś inaczej można go określić? Oczywiście jest to budżet taki bardzo ambitny, inwestycyjny. My na inwestycje w budżecie przeznaczamy kwotę, w tej chwili tak jest zapisana, ponad 12 800 000 złotych. Przy czym to nie jest ostateczna kwota, jako że część pieniędzy w inwestycjach będzie pochodzić z dotacji. Tych dotacji to są głównie unijne historie. Jeszcze nie wpisaliśmy w budżet, jako że nie są podpisane umowy. Natomiast jeżeli chodzi o skalę budżetu, no to jest kwota już blisko 100 milionów złotych, bo 97 milionów złotych. Największe wydatki, jak w każdym samorządzie, to jest oświata, to są to świadczenia społeczne, są pieniądze znaczone. No i bieżące utrzymanie. Jednak z racji tego, że Reda jest miastem intensywnie rozwijającym się, z jednej strony miastem, które ma potrzeby w wyniku różnego rodzaju zaszłości jeszcze. My rzeczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje, bardzo duży nacisk kładziemy. No i to umożliwia, tak jak już powiedziałem wcześniej, ubieganie się o różnego rodzaju środki zewnętrzne, bo to jest szansa, którą każdy samorządowiec wykorzystać musi. A jakieś pozycje najważniejsze? Najważniejsze pozycje. Oczywiście to są drogi, zadania drogowe, bo to największe potrzeby w tym względzie, to jest kwota tam ponad 5 milionów złotych, w tym najważniejsza inwestycja to jest węzeł integracyjny przy dworcu PKP w Redzie. To jest właśnie jedna z inwestycji z dofinansowaniem z środków unijnych. Poza drogami to rozpoczęcie rozbudowy szkoły podstawowej numer 2 w Redzie, bo takie są potrzeby. Reda się rozwija, przybywa mieszkańców, przybywa dzieci. Jeżeli chodzi o zadania drogowe, to jeszcze ulica Polna, rozpoczęcie budowy ulicy Polnej, budowa ulicy Podleśnej. Jeżeli chodzi o zadania inne oprócz szkoły, takie, które chciałbym wymienić, to przede wszystkim budowa boiska lekkoatletycznego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Otrzymaliśmy tutaj dotacje z Ministerstwa Sportu i to zadanie chcemy realizować, bo zamyka ono nasze działania wieloletnie przy modernizacji naszego miejskiego stadionu. A propos węzła integracyjnego, to się tak dość skomplikowanie nazywa, ale chodzi po prostu o miejsce, w którym w okolicy dworca PKP w Redzie będzie można zostawić auto i pojechać dalej. Tak, to jest bardzo ważna z punktu widzenia nie tylko Redy inwestycje, jako że to rzeczywiście miejsca parkingowe, ponad 200 miejsc parkingowych, ale również przebudowa skrzyżowania Gdańska-Młyńska, to również miejsca parkingowe dla rowerów, to uporządkowanie spraw przystanków autobusowych i zatok autobusowych, a zatem inwestycja z jednej strony wejścia na perony, a zatem inwestycja z jednej strony bardzo taka potrzebna, z drugiej strony ze względu na miejsce, w którym realizowana będzie i różnego rodzaju tutaj uwarunkowania, no dość skomplikowane, ale jesteśmy w tej chwili na etapie kończenia projektu technicznego i za niedługo, mam taką nadzieję, ogłosimy przetarg na realizację. No tak jeszcze przy okazji zapytam, jak tam nowa siedziba Urzędu Miejskiego, sprawdza się? Oczywiście, nowa siedziba urzędu jest przedmiotem naszej satysfakcji i dumy, bo Reda, miasto ponad 24-tysięczne, no nie może być funkcjonować w oparciu o urząd, który no, funkcjonował w miejscu przy Puckiej w czasach, kiedy Reda liczyła 4000 mieszkańców. Zadań przybywa, ilość mieszkańców jest sześciokrotnie większa, zatem tutaj powinno być godne miejsce. To, co zrobiliśmy w ciągu kilku lat ostatnich, no to z jednej strony ten budynek szkoły, który z szkoły jeszcze z końca XIX wieku, który dzięki temu został wyeksponowany, a z drugiej strony dobudowana część nowoczesna, także pokazuje Redę taką, jaka ona jest, czyli z jednej strony z przeszłością historyczną, tą kaszubską, a z drugiej strony nowoczesne, rozwijające się miasto.
A propos historii i nowoczesności, to 50 lat minęło od nadania praw miejskich. No właśnie, rozpoczęliśmy złoty jubileusz naszego miasta, 50 lat od nadania praw miejskich. To jest powód do tego, żebyśmy z jednej strony sobie podsumowali i tak spojrzeli trochę w historię naszego miasta, nie tylko tą 50-letnią, ale w ogóle historię powstania miasta, a również no, różnego rodzaju imprezy tutaj przewidujemy. Ta finałowa część, kumulacja tych, kulminacja tych wszystkich naszych obchodów, tych uroczystości związanych ze świętem, jakim jest Święto Miasta 50-lecia, przewidziana jest w czerwcu i tutaj jest dużo różnego rodzaju atrakcji, między innymi na Stadionie Miejskim różnego rodzaju imprezy z zespołami, Jam, oddział zamknięty, Natalią Schroeder, ale właściwie w każdym miesiącu coś się będzie działo. Pod koniec stycznia mamy w urzędzie takie spotkanie na przykład z 50-latkami, czyli równolatkami naszego miasta, ale jak powiedziałem, dokonujemy pewnych podsumowań, wspomnień. Wydajemy na 50-lecie Redy książkę, która w jednej części będzie właśnie wspomnieniami mieszkańców naszego miasta, takich, którzy mieli wpływ na jego powstawanie, funkcjonowanie, a z drugiej strony pokażemy Redę na przestrzeni tych 50-lecia w liczbach, w zdjęciach. Wiele się zmieniło. Ja pamiętam w latach 90. jeszcze jadąc Krajową Szóstką, no bo tak zapamiętałem akurat ja Redę, nie mieszkając w Redzie, ale czasami odwiedzając Rumię. Spory obszar Redy to był jednak teren wokół drogi też niezabudowany. Teraz, no to były pola, krótko tak mówiąc. Ten impuls taki rozwojowy Redy, pierwszy taki duży, no to były lata 80., kiedy powstały osiedla mieszkaniowe związane z budową elektrowni jądrowej Żarnowiec. Niestety ta inwestycja została zbyt gwałtownie i szybko przerwana, w związku z tym zostały bloki tej infrastruktury towarzyszącej, która miała być zrealizowana, niestety nie udało się zrobić, stąd cały czas nad tym pracujemy. A z drugiej strony Reda rozwija się w ostatnich, właśnie od 90. lat. To są miejsca obszarów zabudowy wielorodzinnej. Ze względu na położenie Redy to są atrakcyjne miejsca. I jeszcze właśnie w latach 90. były tam pola. Dzisiaj mamy osiedla. Mamy osiedle przy Młynie, mamy akwasferę z akwaparkiem, czyli w obszarach, które w tamtych czasach to właściwie to tam żyto rosło albo były to łąki. Nawet Słupsk akwaparku się nie może doczekać, a Reda ma. No tak, tylko że to jest zupełnie inne podejście. Myśmy od razu sobie założyli, że nie może to być inwestycja realizowana z środków publicznych. I tutaj dzięki inwestorowi, którego udało się tutaj pozyskać, który podjął się tego wielkiego trudu, Semeco, no mamy obiekt, który jest pewną wizytówką miasta, ale również i całego naszego tutaj regionu, jako że jedyny taki właściwie w naszym regionie, a właściwie unikatowy w Polsce. Przy okazji niedaleko mamy alternatywne połączenie z Rumią także. A tak, no to jest ulica Morska, którą wybudowaliśmy po 7 latach różnego rodzaju tutaj zakrętów, jako że ta ulica Morska, czyli połączenie ulicy Obwodowej z ulicą Kosynierów, miała być wybudowana przy okazji budowy centrum handlowego Auchan w Rumii. Niestety no tak się ułożyło to wszystko, że obiekt został otwarty i wtedy inwestor już nie był zainteresowany budową drogi. No, prowadziliśmy tutaj bardzo trudne negocjacje, w wyniku których powstała umowa trójstronna Reda, Rumia, Auchan i z pieniędzy w dużej części Auchan, ale również bardzo dużym wysiłkiem Redy, a także Rumi, tę inwestycję zrealizowaliśmy my jako miasto. Ostatnie moje pytanie dotyczyć będzie najnowszego rządowego pomysłu.
może nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo tych jeszcze nie znamy, ale oprócz zmiany ordynacji wyborczej przy okazji wyborów samorządowych powstał taki pomysł, aby ograniczyć tą kadencyjność włodarzy. Jak pan się na to zapatruje jako osoba, która nie pierwszą kadencję pełni? Temat jest trudny. Temat jest z jednej strony dość dyskutowany już wcześniej dotyczący ograniczenia kadencji. Natomiast to, co w tej chwili, przynajmniej z anonsów jakichś prasowych i pierwszych takich wrzutek słyszę, no to nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o samorządy. Jest to kolejne pole konfliktu w mojej ocenie. Jest to niebezpieczna historia, jeżeli chodzi w ogóle o funkcjonowanie samorządów, jako że no w Polsce samorządność uznawana jest za jedną z najbardziej udanych tak reform. Mówi, tak. Natomiast tak gwałtowne w tej chwili, to jeszcze na niespełna dwa lata przed wyborami, wrzucanie różnego rodzaju tego typu rzeczy będzie źródłem różnego rodzaju konfliktów. I powiedziałbym tak, niepotrzebnego upartyjnienia samorządów. Samorządy na szczeblu gminnym nie są partyjne. Niezależnie od tego, jakiej to gminy dotyczy, to ludzie głosują na konkretnych ludzi. Mieszkańcy głosują na konkretnych ludzi. Ja mam doświadczenie samorządowe, jeżeli chodzi o REDę, praktycznie rzecz biorąc od początku i byłem w różnych miejscach i nie jest to sprawa związana z przywiązaniem się do tak zwanego stołka, bo byłem członkiem komisji na początku, potem radnym, zastępcą burmistrza, potem przez dwie kadencje radnym i członkiem zarządu powiatu. No teraz ponad 10 lat jestem burmistrzem i z tych doświadczeń, które w tym czasie zdobyłem, to jest z jednej strony bardzo dobra znajomość miasta, a z drugiej strony no wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli samorząd funkcjonuje zgodnie, Reda jest takim przykładem, bo od 2007 roku zaczęliśmy takie bardzo intensywne działania, to są efekty i ludzie to dostrzegają. Ludzie głosują, tak jak powiedziałem, na poszczególnych ludzi, a nie na jakieś listy, partie i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jakby okiem rzucić przez Polskę, może trudno na Pomorzu ze względu na bliskość Trójmiasta szukać takich gmin, na przykład wiejskich, ale może to jest sposób dla niektórych samorządów, tych biedniejszych, na to, aby taka młoda krew napłynęła do struktur władzy. Ależ ja tego... Zero pozytywów? Ja tego nie kwestionuję, tylko ja mówię o sposobie tego wprowadzenia. Ja nie jestem prawnikiem, jestem z wykształcenia inżynierem. Dzisiaj już rozpoczęła się dyskusja. Prawnicy się wypowiadają, że prawo nie może działać wstecz. Czyli oczywiście można sobie tutaj i pewnie trzeba przeprowadzić te zmiany, ale to musi być poprzedzone jakąś szeroką dyskusją, przygotowaniem tego, no i przede wszystkim nie wrzucaniem takich, tego typu bardzo głębokich zmian tuż przed wyborami. Burmistrz Rady Krzysztof Krzemiński w naszym studio. Panie burmistrzu, życzę wszystkiego najlepszego na 50-lecie Redy. Ja również życzę, korzystając z okazji, wszystkim słuchaczom Radia Kaszebę, wszystkim naszym mieszkańcom i w ogóle wszystkim tym, którzy z tym regionem czują się związani. Wszystkiego najlepszego na rok, który się co niedawno rozpoczął. Dużo dobrej energii, zdrowia, wytrwałości, sił. No i takiego szczęścia też, bo w tym wszystkim dobre funkcjonowanie trochę szczęście jest, przy dobrym funkcjonowaniu szczęście jest trochę potrzebne. Krzysztof Krzemiński, dziękujemy za wizytę w studio. Dziękuję bardzo.